Rozkład lustro dla wszystkich zakochanych. Wszyscy ci partnerzy, którzy są w związku zakochani i czują to uczucie miłości, szczerej, prawdziwej, gorącej, no niestety też trudnej, otrzymają ode mnie dzisiaj rozkład lustro. Co jest aktualnie w waszym związku? Co myśli, czuje i zrobi wasz partner, którego kochacie, w którym jesteście zakochane? Co myślicie, czujecie i co chcecie zrobić wy? Proszę stronę odwrócić sobie według potrzeby i osobistych tutaj problemów. Mam dzisiaj dla każdej strony, osoby pytającej i partnera, 9 kart Tarota po każdej stronie, 9 kart Lenormandza po każdej stronie, przepraszam, kartę porady Tarota, jedną po każdej stronie, orakel energetyczny i dla pani pytającej poradę oraklu miłosnego. Więc zobaczmy sobie, co powiedzą karty dla wszystkich osób zakochanych. Pierwsza strona, pani pytająca lub osoba pytająca. Jest to u mnie strona prawa. Strona prawa u mnie i to będę czytała jako stronę pierwszą. Czyli osoba pytająca. Ja mówię tutaj jako kobieta, ponieważ jest mi zawsze prościej. Proszę sobie jednak płci dopasować do Państwa, czyli do osoby pytającej. Tak wygląda osoba pytająca. I mężczyzna, partner, o którego pytacie, w którym jesteście zakochani, zakochane, to jest moja sprawa, moja lewa strona u mnie. I będę to czytała w kolejności drugiej. Tak wygląda tutaj mężczyzna, o którego pytacie. Lub partner, o którego tutaj właśnie pytacie. Dobrze, kochani, więc zaczynamy. Osoba pytająca. Pani pytająca, zakochana. Jakie są aktualne problemy w związku, myśli, uczucia, chęć działania, co was gnębi i nurtuje? Dobrze, więc mamy tutaj jakieś nieklarowności w związku, niewyjaśnione sprawy, które na poziomie mentalnym waszej głowy obciążają was i po prostu dają wam niepokój. Niepokojące jest również to i niewyjaśnione jest to, kiedy nastąpi jakaś inicjatywa, może inicjatywa ze strony partnera, jakieś jego zaproszenie, czy na spotkanie, czy do rozmowy, czy jakiś kontakt, który wyjaśni wam pewne tutaj zaistniałe problemy w waszej relacji. Pragniecie oczywiście tutaj zupełnego wyjaśnienia i szczęścia w tej relacji i czekacie tutaj z utęsknieniem na jakiś gest, na jakąś niespodziankę, na jakieś zaproszenie partnera, które miałoby teraz przyjść w następnym czasie, ponieważ jest jakaś niewyjaśniona tutaj sprawa i konflikt między wami, którą koniecznie chcecie wyjaśnić, by być szczęśliwą. Czyli jakieś myśli tutaj ciemne, nieklarowne sprawy obciążają waszą głowę i niepokoją was bardzo. Czekacie właśnie tutaj na kontakt od partnera. W sercu
Przepraszam, jeśli powiem coś niegramatycznie, ponieważ no nieraz właśnie zapomnę słowa polskiego, a nieraz myślę też po niemiecku o tych kartach. Znaczy podejrzenie macie, o właśnie, to jest to słowo, że podejrzenie macie tutaj na poziomie serca, na poziomie uczuciowym, że partner Was zdradza lub jesteście tego pewni, pewne, że partner, o którego pytacie, w którym jesteście bardzo zakochany, zdradził Was lub ma na boku kogoś, czyli jest jakaś osoba trzecia w tym związku, rywalka, konkurencka, która tutaj wnosi wielkie szkody i straty do Waszej relacji. I właśnie ta tutaj osoba trzecia, która psuje Wasz związek, robi blokady u Was na poziomie uczuciowym, emocjonalnym, przynosi wiele problemów i obciążeń do Waszego związku i wydaje Wam się to, że to przeciąża po prostu tutaj Wasze emocje, obciąża Was bardzo emocjonalnie i że jest ten problem po prostu tak ogromny, że tutaj ta jakby jesteście w trójkącie, tak? Że po prostu wydaje Wam się ten problem nieraz tak przygniatający, że wręcz nie do pokonania. Niemniej jednak, jeśli nie wiecie, że partner Was zdradza, że partner ma widocznie jakąś tutaj drugą kobietę na boku, to być może są to Wasze lęki, ponieważ ta karta tych szczurów pokazuje też, mówi też o ogromnych lękach lub Waszej podświadomej właśnie tutaj panice takiemu, no strachowi, że właśnie po prostu być może partner ma kogoś i po prostu jesteście tutaj bardzo zamartwione i blokujecie się na emocje i uczucia, co oczywiście powoduje tutaj szkody i utraty, straty w Waszym związku, w Waszej relacji uczuciowo-emocjonalnej, miłosnej. Także jesteście zakochani w tym partnerze, zakochane w tym partnerze, ale niestety macie tutaj jakieś straszne lęki lub wiecie, absolutnie jesteście pewne, że właśnie jakaś osoba trzecia tutaj psuje Waszą relację, szkodzi Waszemu związkowi i że partner właśnie jest Wam niewierny. Teraz chcecie tego, co zamierzacie zrobić, czyli tutaj ten poziom właśnie, co w najbliższym czasie ma się stać. Chcecie bardzo uleczenia tej relacji, przeanalizowania, przedyskutowania z partnerem, właśnie głębszej analizy tych szkód, które tutaj zaistniały, tych blokad Waszych, tych problemów. Chcecie, by to wszystko tutaj się naprawiło, uleczyło, wyleczyło i chcecie absolutnej wierności i lojalności partnera. Czyli chcecie, by Wasz związek z tym partnerem, którego bardzo, bardzo kochacie, w którym jesteście zakochani, opierał się na lojalności, wierności, przyjaźni i po prostu całkowitym tej oddaniu. Prawda? Czyli na to chcecie tutaj spojrzeć w związku, przeanalizować to z partnerem i ten problem właśnie tutaj uleczyć, ponieważ te blokady, lęki, właśnie kłębowisko myśli i niewyjaśnione sprawy obciążają Ciebie, osobę pytającą i również tą relację. Więc należy tutaj te sprawy niewierności partnera lub trójkąta, w którym się znajdujesz, wyjaśnić i przedyskutować. I to właśnie tutaj na dnie talii Tarota, pokazuje ta karta właśnie tej sowy, która już do Was jakby leci, jest w drodze, by wyjaśnić te wszystkie tutaj sprawy, które kłębią Ci się w głowie i w sercu i te sprawy właśnie nielojalności, niewierności partnera, które trzeba w tym związku wyjaśnić, by oczyścić tutaj te negatywne właśnie sprawy, emocje, energie. Także musisz też być mądra, sprytna, by zauważyć właśnie tutaj, przeanalizować to, co należy właśnie z partnerem przedyskutować i ulepszyć, poprawić, prawda? Musisz to wszystko tutaj bardzo sprytnie, tak jak sowa, nie sowa jest tutaj symbolem mądrości,
musisz to wszystko bardzo mądrze, sprytnie, rezolutnie tutaj z partnerem wyjaśnić, ponieważ za dużo tutaj blokad, lęku, strachu i takich negatywnych emocji lub niedowierzania właśnie, że ten partner jest wierny lub właśnie ten trójkąt tutaj, który powoduje takie wielkie straty u Ciebie na poziomie mentalnym i na poziomie serca uczuciowym, emocjonalnym. Karta Tarota dla Ciebie, osoby pytającej, mówi umiarkowanie. To jest karta Anioła Stróża. Umiarkowanie mówi o cierpliwości, o tym, byś miała opanowanie, o tym, byś po prostu w cierpliwości i opanowaniu czekała na rozwiązanie się tych spraw. Wstrzemięźliwość. Czekanie właśnie, czyli wstrzymaj się od wszelkich jakichś wybuchów tutaj emocjonalnych, awantur. Tylko opanuj się, opanuj swoje emocje, czy podejrzenia, czy ten lęk właśnie. I odczekaj na odpowiedni moment, tak by z partnerem właśnie tutaj poruszyć te wszystkie męczące Cię niewyjaśnione sprawy lub właśnie ten problem trójkąta w Waszym związku. Lub Twoją podejrzliwość, że partner właśnie z kimś jeszcze ewentualnie za plecami na boku się spotyka. Więc opanuj swoje emocje i bądź cierpliwa, przemyśl, tak, przeanalizuj i porozmawiaj tutaj o tych lękach i stratach w Waszym związku. Karta oraklu energetycznego mówi Ci również, że alles gefesselt, czyli jesteś właśnie w takiej klatce teraz mentalnej, widocznie pełna strachu, podejrzliwości, nieufna, masz lęki, być może wiesz o tej kochance, jakiejś kobiecie lub ex, byłej, z którym partner ma właśnie kontakty lub Twoje podejrzenia są tak silne, że Cię to wręcz emocjonalnie i mentalnie paraliżuje. Czujesz się, jakbyś była związana tutaj, tak jak ta kobieta, nie może się ruszyć, jest po prostu niewolnicą własnych emocji i uczuć. I znajdujesz się właśnie w takiej martwej, pasywnej sytuacji, z którą nie możesz sobie sama poradzić. Więc te lęki, właśnie tutaj szczególnie wieczorową porą, prawda, które masz, te myśli, być może jakieś złe sny, być może przygniata Cię to wszystko właśnie, że ewentualnie partner nie jest wierny, no paraliżuje Cię i stwarza, że po prostu jesteś tutaj w sferze właśnie mentalnej i uczuciowej nieszczęśliwa. Także odblokuj się, wyjdź z tego tutaj niewolniczego stanu negatywnego myślenia, negatywnych energii, uczuć, z tej klatki mentalnej i po prostu postaraj się tutaj wyjaśnić te wszystkie sprawy z partnerem. Weź to wszystko pod lupę i po prostu spróbuj werbalnie to wszystko, co czujesz i Twoje lęki, obawy w stosunku do partnera, po prostu z partnerem tutaj konkretnie wyjaśnić. Poprzez to będzie możliwe uleczenie tego związku. Prawda? Tutaj mamy tego niedźwiedzia, to jest właśnie symbol silniejszego, stabilniejszego związku poprzez uleczenie i transformację. Także to było o Pani pytającej. Nawet jeśli jesteśmy bardzo zakochani, cierpimy nieraz niestety. No, sprawa nielojalności i niewierności w związku jest sprawą bardzo poważną, o którym na pewno trzeba porozmawiać z partnerem, by wyjaśnić te wszystkie niejasności, nieklarowności. Zobaczmy, kochany, teraz myśli, uczucia, emocje i zamiary partnera w stosunku do Was, osoby pytającej.
Założymy z założenia, wychodzimy z założenia, kochani, że partner jest również osobą zakochaną w Was, która ma emocje w stosunku do Was, ponieważ jest to czytanie dla wszystkich zakochanych partnerów. Czyli tutaj na poziomie głowy, myśli, poziom mentalny partnera, już mamy właśnie, że partner myśli tutaj o stabilności, o otwarciu się nowego rozdziału z Wami, o zaproszeniu Was do rozmowy, o zaproszeniu tutaj do spotkania, o wysłaniu Wam jakiegoś zaproszenia lub przeprosin. Więc partner myśli tutaj na pewno intensywnie o tym, by wyjaśnić pewne sprawy, ponieważ on chce stabilności i klarowności, jasności, wyjaśnienia wszystkich tutaj Waszych problemów. On pragnie otworzyć z Wami nowy kapitel, wyjaśnić wszystkie, czyli nowy rozdział, przepraszam. On chce z Wami tutaj wyjaśnić wszystkie tajemnice, które są tutaj zawarte w tej księdze, czyli to jest metaforycznie, które są ewentualnie ukryte przed Wami sprawy, tajemnice, sekrety. Chcę otworzyć tą księgę i wyjaśnić z Wami razem te problemy. Chcę stabilności tego związku i dojdzie właśnie tutaj do jakiejś niespodzianki, spotkania, zaproszenia, czy do spotkania, czy do rozmowy, czy do kontaktu, byście wyjaśnili po prostu wszystko, co jest nieklarowne i niejasne, co Was obciąża, by po prostu doszło do stabilnej znów relacji, by ten stabilny tutaj stan wrócił. Wszystkie blokady, obciążenia, problemy zakończą się. Czyli te blokady, które mieliście, tutaj te lęki, strachy, związane być może tu z osobą trzecią w związku, zdradą jakąś, prawda, sekretną, te wszystkie problemy zakończą się. Jest tu koniec tych problemów poprzez komunikację, wyjaśnienie spraw. Tutaj chce partner właśnie napisać i zdecyduje się na jakąś informację, czy to przez internet, messenger, WhatsApp, SMS, czy po prostu kontakt jakiś e-mailowy, czy zadzwoni po prostu do Was i ta rozmowa właśnie pomoże Wam przejść te wszystkie obciążenia i blokady. O tym tutaj myśli właśnie emocjonalnie właśnie partner na poziomie serca, chce wyjaśnić te blokady, też obciążają go te blokady, ciążą na nim tak samo właśnie tutaj te sprawy niewyjaśnione między Wami. Co chce zrobić Wasz partner, co zamierza w stosunku do Was? Więc partner myśli, by się spotkać z Wami, być może łączy Was jakaś tutaj odległość geograficzna lub po prostu, no, być może wybierzecie się we wspólną podróż razem, urlop, być może zaaranżujecie jakiś wspólny urlop. Jest tutaj wiele emocji, które płyną w te i we w te, dużo po prostu różnych uczuć, tęsknota za tym, by ta właśnie tutaj relacja była znów stabilna, prawda, czyli tutaj to, co ma partner w głowie, tęsknota za Wami głęboka i po prostu jest też potrzeba, by wyjść tutaj z tych labiryntów, z tych problemów, z tych jakichś komplikacji, które Was tutaj w związku w tej chwili dotknęły. Partner chce, by po prostu zmierza w tym kierunku tutaj, tak, emocjonalnie, by te problemy, te labirynty, te wszystkie tutaj niejasności, skomplikowane sprawy, by to wszystko tutaj wyjaśnić i by wyjść wreszcie z tych tutaj labiryntów, tych problemów, by to wszystko wyjaśnić i iść właśnie tutaj, tak jak myśli w głowie, w tym kierunku stabilności i kierunku właśnie tutaj pokonania tych blokad między Wami poprzez komunikację, zaproszenie, by to wszystko powyjaśniać między Wami. Tutaj na dnie, w przełożeniu była również karta wierności, lojalności, czyli te wszystkie komplikacje, kochani, które pokazują się w Waszym związku na tle być może tej zdrady, niewierności, jakichś podejrzeń, nielojalności partnera. Chce właśnie partner z Wami wyjaśnić. On pragnie, by znów być wiernym, lojalnym tutaj dla Was
mężczyzną, mężem, kochankiem, partnerem. Także tutaj znów, tak jak u Was, kochani, ta sama karta właśnie tego psa, czyli to jest ten symboliczny właśnie przyjaciel, który jest wierny, lojalny. Bazuje ten związek Wasz na właśnie przyjaźni takiej głębokiej, tak? Macie tą samą właśnie tutaj kartę, czyli to w lustrze, prawda, to samo. Więc kochani, na pewno tutaj są jakieś problemy w Waszym związku lub podejrzenia, tak jak już mówiłam, co do wierności, prawda, jakieś lęki w tej sprawie, być może no, nieufność, tak, partnerowi. Cały czas go podejrzewacie. Natomiast on chce powrócić do tego stanu właśnie tutaj wierności. Chce powrócić i uleczyć to wszystko, by być dla Was wiernym, zaufanym partnerem. Także na pewno jest też, ta karta się powtarza w Waszym odbiciu lustrzanym i również karta, kochani, na tle tutaj, w tle mentalnym, tak, czyli Waszych myśli, jest tutaj karta zaproszenia, spotkania do rozmowy, spotkania do właśnie jakiejś randki, zaproszenie do randki, do komunikacji. Jest ta sama karta u Was obojgu w sferze mentalnej, czyli w głowie zupełnie macie tą samą potrzebę, to samo życzenie, byście się spotkali właśnie, by było zaproszenie do wyjaśnienia tutaj tych spraw poprzez spotkanie i komunikację. Więc na pewno tutaj dojdzie do wyjaśnienia, spotkania, komunikacji i po prostu podczas tego spotkania musicie tutaj się porozumieć właśnie o tym, że macie takie lęki co do wierności partnera. Zobaczmy sobie, kochane, tutaj dla mężczyzny, tak, dla partnera, czyli dla tej osoby, którą kochacie, co mówi karta Tarota, czyli porada karty Tarota. Tutaj mamy, kochane, króla buław. Król buław, czyli taki może być Wasz partner, o takiej właśnie osobowości. Król buław to bardzo osoba energiczna, seksualna. No, mężczyzna, który ma seksapil, który jest tutaj, widzicie Państwo, czerwony, czyli aż rozżarzony tą seksualnością, tak? Partner aktywny w związku, który wie, czego chce, dąży do swoich celów, które sobie właśnie oznaczył bardzo śmiało, podąża aktywnie i z łatwością pokonuje swoje problemy, lubi wyzwania, jest bardzo pewny siebie, jest to mężczyzna, którego lubią kobiety, właśnie jest to mężczyzna o dużym potencjale seksualnym, widzicie tutaj, aż się żarzy, prawda? Jest bardzo silny, bardzo tutaj taki pewny siebie, ma w sobie taką siłę lwa, czyli być może jest też zodiakalnym lwem. Jest to mężczyzna, który jako kochanek jest przez kobiety lubiany. Potrzebuje dużo seksu. Być może, że jest to taka osobowość, że szuka przygód seksualnych, oczywiście, więc bardzo tutaj współgra to do kart tych Lenormand. Niemniej jednak jest to mężczyzna, który jeśli jest zakochany w Was, to będzie walczył o ten związek, tak? Będzie bardzo tutaj żarliwie dążył do celu, by wyjaśnić te wszystkie Wasze problemy i będzie na pewno zabiegał się o Wasze względy, ponieważ jest osobą taką bardzo aktywną, charyzmatyczną. Także jest to pozytywne, ponieważ jest to taki partner, który nie jest pasywny, który szybko działa i szybko chce wyjaśnić problemy, ponieważ tu karta buław jest żywiołem ognia, taką właśnie płonącą tutaj osobowość pokazuje ten partner i działa szybko, prawda, zdecydowanie, nie wątpi, jeśli ma jakiś cel, to po prostu gna do tego celu z pasją i z pewnością siebie. Zobaczmy, co też tutaj po stronie partnera mówi orakel energetyczny. Angel of Love. Przepiękna karta. Czyli miłość.
miłość jest i pożądanie również, ponieważ tutaj ten król buław, tak, pożądanie, seksualność. No i do tego jeszcze Angel of Love, czyli miłość i pożądanie idą tutaj w parze w tym związku. No absolutnie jesteście tutaj zakochani, czyli czytanie dla zakochanych absolutnie tutaj trafia, kochani, w Waszą relację. Pożądanie i miłość jest tutaj u partnera, po stronie partnera i on pragnie wyjaśnić te wszystkie sprawy, więc proszę, byście wyjaśnili odważnie te wszystkie problemy, ewentualnie niewierności, które tutaj się tak bardzo pokazały. Dobrze, na koniec, moje kochane panie pytające lub osoby pytające, jeszcze dam Wam taką kropeczkę nad i. To jest ten orakel miłosny dla wszystkich osób pytających, które są tutaj tak wątpiące, jakieś pełne lęku, być może nieufne w stosunku do partnera. Co jest tutaj ważne? Vergebung, czyli przebaczenie. Vergib und vergiss. Das Leben ist zu wertvoll, um es sich zu verderben. Czyli przebacz i zapomnij, że życie jest za, po prostu za wertvoll, czyli za bardzo, zapomniałam tego słowa po polsku, wertvoll, czyli za bardzo po prostu tej ważne, za bardzo, przepraszam, muszę się skupić, by to słowo właśnie tutaj znaleźć. Wertvoll, czyli za bardzo właśnie znaczące, za bardzo tutaj po prostu no drogie, tak? By tutaj po prostu zatruć sobie to życie właśnie takimi lękami, problemami, tak? By sobie to wszystko tutaj zburzyć. O, cenne, właśnie to jest to słowo, wertvoll, cenne, czyli życie Twoje jest za cenne, byś tutaj zatruła swoimi lękami, podejrzeniami, złymi energiami to swoje właśnie piękne życie. Po prostu to życie masz tylko jedno, więc nie zatruwaj go jakimiś jadliwymi, złymi po prostu tutaj energiami. Wyjaśnij te sprawy z partnerem, wyjaśnij te wszystkie swoje strachy, lęki i złe jakieś tutaj myśli destruktywne lub po prostu przebacz. Jeśli ten partner Cię zdradził, co tutaj pokazują te karty, mówią ciągle jakieś niewierności, nielojalności partnera, być może trójkącie w Waszej relacji, więc porozmawiaj o tym z partnerem szczerze, wyjaśnij to w końcu, nie zatruwaj siebie samą i nie zatruwaj tego związku, czyli wyjaśnij, przebacz i zapomnij, ponieważ to cenne życie i tą szansę na jakiś piękny związek mamy tylko jeden raz. Nie zapominaj o tym, że po prostu jest to właśnie za cenne, byś tak siebie tutaj niszczyła i dołowała, jak właśnie pokazała tutaj ta karta energetyczna, prawda? Że alles gefesselt, czyli jesteś związana tutaj mentalnie, nie możesz się w ogóle tego z tej klatki mentalnej, uczuciowej, emocjonalnej wydostać. Więc zakończ tutaj tą fazę takiego negatywnego myślenia. Przebacz i zapomnij. Proszę Państwa, jestem tutaj pewna, że są jakieś problemy w Waszym związku, niewierności, nielojalności, trójkąta. Wyjaśnijcie to. Życzę Wam dużo siły i dużo odwagi, by te wszystkie problemy właśnie tutaj z partnerem wyjaśnić. Trzymam kciuki, jestem z Wami i do usłyszenia. Proszę o subskrypcję, lajki, komentarze, propozycje tematów. Dziękuję, że odwiedzacie mój kanał. Do usłyszenia już niedługo, kochani.